Obejmuję stanowisko prezydenta Federacji Rosyjskiej, świadom swoich obowiązków wobec ojczyzny. Jedni widzą w nim ojca narodu, inni przywódcę klanu. Najpotężniejszy człowiek w Rosji zebrał bowiem wielomiliardowy majątek. Przypuszczam, że to najbogatszy człowiek w Europie. Ma 40 miliardów dolarów albo więcej. Ta z anteną satelitarną na dachu. Taka willa jest warta setki tysięcy dolarów. Razem z kolegami z policji zachodziłem w głowę, skąd Putin wziął na nią pieniądze. To słynna rezydencja Putina. Czyżby prezydent znajdował się w samym sercu systemu korupcyjnego wyniszczającego Rosję? Putin siedział na szczycie stołu. Chodziło o kradzież pieniędzy publicznych. Zaczęło się od 10 miliardów, a skończyło na 12. Kilometr drogi kosztuje 149 milionów euro. Jakim cudem? Takich cen nie ma nigdzie na świecie. Związek polityki z pieniędzmi nigdy nie był aż tak silny. Putin uciszy każdego, kto w swojej czelności albo naiwności o tym mówi. Dziś przyjrzymy się carowi, który ukochał pieniądze. Ukryta fortuna Putina. Dla Władimira Putina wszystko zaczęło się w drugim mieście Rosji, Petersburgu, ówczesnym Leningradzie, gdzie w 1952 roku przyszedł na świat w rodzinie robotniczej. W latach 70. zaczął piąć się po szczeblach kariery w KGB, tajnych służbach ówczesnego Związku Radzieckiego. Po upadku żelaznej kurtyny i bloku sowieckiego ta elita rozdzieliła między siebie najlepsze stanowiska. Putin został zastępcą przewodniczącego Rady Miejskiej Leningradu i po raz pierwszy zetknął się z wielkim biznesem, gdzie zawierało się wielomilionowe kontrakty. Aby zrozumieć, co działo się na początku lat 90., trzeba pojechać kilkaset kilometrów w głąb Rosji, minąć porzucone wioski. I wreszcie dotrzeć do osady, której nie znajdziemy na żadnej mapie. Tu właśnie ukryła się zagorzała przeciwniczka Putina, Marina Salie, która zasiadała w Radzie Miejskiej, zmarła wiosną 2012 roku. Wita nas jej siostra Natalia. O, witajcie. Bardzo przyjemna. Nikola mnie nazywa. Natalia Sergiejewna. Wie, że ryzykuje, ale nie chce, by sprawa siostry poszła w niepamięć. To Marina. Zdjęcie zrobiono tuż po wyborach do Rady Miejskiej. Chciała zmienić sposób, w jaki uprawiano u nas politykę. Marina Salie, kobieta, która próbowała uniemożliwić Putinowi wejście do świata polityki. Od początku podejrzewała, że wykorzystywał stanowisko, aby się wzbogacić. Jest grudzień 1990 roku. Związek Radziecki wkrótce się rozpadnie. Gorbaczow przekazuje władzę Jelcynowi. W kraju chaos, w sklepach pustki. Sobczak zaleca swojemu zastępcy, by zapełnił półki w Leningradzie. Putin proponuje zagranicznym firmom handel wymienny na olbrzymią skalę. Rosyjskie surowce w zamian za żywność z Zachodu. Drewno, ropa, rudy metalu za mąkę, olej i mięso. Wszystko pięknie, z pewnym ale. Kontrolując finansowanie systemu, Marina Sali odkrywa, że rosyjskich surowców wcale nie wymieniano, lecz sprzedawano. Pieniądze zaś trafiały do kieszeni włodarzy miasta. Z mozolnie gromadzonych przez nią materiałów zachował się tylko maszynopis. To raport ze śledztwa z 1992 roku. Problem polegał na tym, że z wymiany prawie nic nie trafiało do obywateli.
Lokalne firmy rosyjskie, które podpisywały umowy, błyskawicznie znikały, a wraz z nimi pieniądze. Marina dowiodła, że tak ulotniło się prawie 900 milionów dolarów. Śledczy nie mieli wątpliwości, doszło do oszustwa. Zastanawiali się jedynie, czy Putin organizował cały proceder, czy tylko go tuszował. W raporcie napisali: ceny podane w umowach noszą znamiona działań w złej wierze, a także Władimir Putin nie odpowiedział na pytania, zasłaniając się tajemnicą handlową. Dochodzenie przekazano do Moskwy. Putin był o krok od utraty stanowiska. Dokumenty otrzymane przez administrację prezydenta świadczą, że może zajść konieczność usunięcia Putina ze stanowiska. Na pewno nie wolno powiększać zakresu jego obowiązków. Kluczowym dokumentem obciążającym jest licencja eksportowa pozwalająca na wymianę surowców na żywność. Putin podpisał ją, choć nie miał takich uprawnień. Tu wszędzie są jego podpisy. Podpisano Władimir Władimirowicz Putin. Putin zrobił to dla pieniędzy? Tego nie wiem. Nie powiem do kamery. Ludzie się boją. Nadal? Krajem wciąż rządzi strach? Nigdy nie wiadomo. Natalia nie trzyma w domu raportu, który mógłby ściągnąć na nią kłopoty. Ukrywa go w lesie. Wracamy do Petersburga. Jak Putin zareagował na śledztwo z 1992 roku i oskarżenie o korupcję? Skontaktowaliśmy się z dwoma prawnikami, którzy zasiadali w Radzie Miejskiej 23 marca, gdy w obecności Putina odczytano wnioski z raportu. Powiedział, że to wszystko domniemania, brak jakichkolwiek dowodów. Urzędnicy zaś pracowali sumiennie. Nawet jeśli czasem naginali prawo lub przekraczali kompetencje, działali w interesie miasta. Radnych z opozycji nie przekonały te tłumaczenia. Przekazali raport do sądu, ale nie doszło do procesu. Prokuratura mogła wszcząć dochodzenie w sprawie korupcji, ale komuś wyraźnie zależało, by sprawę wyciszyć. System jest taki, że decyzję o rozpoczęciu śledztwa wydaje władza, czyli przewodniczący Rady Miejskiej albo sam Putin. Nie wiadomo, skąd wyszedł rozkaz, ale o sprawie zapomniano. Aż do roku 2000. Władimir Putin walczył wtedy o prezydenturę. W wywiadzie Rzece dziennikarze przepytali kandydata o tamten skandal. Marina Salje prowadziła dochodzenie dotyczące nieprawidłowości w Radzie Miejskiej. Owszem, próbowano prowadzić dochodzenie, ale nie było do tego podstaw. Nikt nie złamał prawa. A przyznanie licencji eksportowej. Nie mieliśmy prawa jej wydać. Ciekawe, zezwolenia podpisane przez Putina znajdują się w materiałach zebranych przez Marinę Salję. Po 20 latach sprawa uległa przedawnieniu i rosyjski wymiar sprawiedliwości już nie może się nią zająć, ale wcześniej oprócz Mariny Salję interesował się nią ktoś jeszcze. Milicjant Andrii Zykow. To moja legitymacja potwierdzająca, że byłem podpułkownikiem i członkiem komisji śledczej przy MSW. Po wyciszonym skandalu Zykow bacznie przyglądał się Putinowi. W 1996 roku ten założył z przyjaciółmi spółdzielnię mieszkaniową i zafundował sobie dacze nad jeziorem. Ta z anteną satelitarną na dachu.
Kiedy w roku 2000 Putin ubiegał się o stanowisko prezydenta, wpisał ją do oświadczenia majątkowego. Tylko skąd zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej miał na nią pieniądze? Pensja na tym stanowisku wynosiła równowartość 400 dolarów. W kraju szalała inflacja. Z takiej pensji trudno było wyżyć, zwłaszcza jeśli się miało rodzinę. Taka willa jest warta setki tysięcy dolarów. Razem z kolegami z milicji zachodziłem w głowę, skąd Putin wziął na nią pieniądze. Zykow z kolegami ustalili, że Putin dyskretnie zajął się interesami. Był współzałożycielem albo współwłaścicielem 15, może nawet 20 spółek, ale publicznie tego nie ujawniał. Oficjalnie jego jedyny dochód stanowiła pensja urzędnicza, ale jeśli dorzucić do tego łapówki... Władimir Putin stosunkowo szybko pozbył się daczy nad jeziorem. Kłopotliwego podpułkownika zaś usunięto z milicji. Putin już wtedy był nietykalny. W 1996 roku Jelcyn ściągnął Putina do Moskwy. To była znakomita okazja, by poznać kulisy mechanizmów władzy i biznesu. 80% interesów załatwia się bowiem w stolicy. Jelcyn rozpoczął właśnie drugą kadencję. Prowincjusz z Petersburga błyskawicznie zaczął piąć się po szczeblach kariery. W sierpniu 1996 roku został zastępcą szefa administracji nieruchomości prezydenckich. W marcu następnego roku zastępcą szefa administracji prezydenta, a w lipcu 1998 dyrektorem FSB, Federalnej Służby Bezpieczeństwa, która zastąpiła KGB. Ówczesna pensja dyrektora wynosiła równowartość 1000 dolarów miesięcznie. Trudno nazwać to fortuną, ale Putin znalazł się już w gronie najbardziej wpływowych polityków rosyjskich. W tym samym 1998 roku rosyjski prokurator generalny Jurij Skuratow stwierdził, że wykonawcy remontu Kremla dawali olbrzymie łapówki. Padło nazwisko Jelcyna. Świat śledził sprawę z zapartym tchem. Korupcja w rodzinie Jelcyna. Szwajcarskie sądy trafiły na ślady trzech kont, do których wydano karty na nazwisko Jelcyna i jego dwóch córek. Przelewów na rachunek dokonywał Mabetex. Mabetex to szwajcarska firma, której powierzono renowację Kremla. Dlaczego przelewała pieniądze na konta Jelcyna i jego córek? W Genewie spotykamy się z prokuratorem, który prowadził dochodzenie. Badając sprawę prania brudnych pieniędzy, zauważyliśmy podejrzane przelewy dokonywane w związku z remontem Kremla. Ustalono, że doszło do korupcji na wielką skalę. Stwierdziliśmy też, że przez nasz system finansowy przepuszczano znaczne sumy, co nosiło wszelkie znamiona prania brudnych pieniędzy. W Moskwie Jelcyn zrozumiał, że grunt pali mu się pod nogami. Kreml szuka wyjścia. Okaże się nim Władimir Putin. 31 grudnia 1999 roku Jelcyn wygłasza orędzie do narodu. Aby uniknąć sądu i wyroku, oddaje władzę. Zgodnie z konstytucją ustępuję ze stanowiska.
Równocześnie wyznaczam na swojego tymczasowego następcę Władimira Władimirowicza Putina. Na przedsiedzielę prawidelstwa Władimira Władimirowicza Putina. Drodzy Rosjanie, drodzy współobywatele, dziś powierzono mi obowiązki głowy państwa. Tego samego dnia Putin podpisuje swój pierwszy dekret prezydencki, po rosyjsku ukaz. Zapewnia nietykalność Jelcynowi i całej jego rodzinie. Gwarancje udzielone ustępującemu prezydentowi i jego rodzinie, były prezydent Jelcyn cieszy się całkowitą nietykalnością. Nie może zostać aresztowany. Nie wolno poddawać go rewizji ani przesłuchiwać. W Moskwie spotykamy się z byłym prokuratorem generalnym Jurijem Skuratowem. On pierwszy dostrzegł nieprawidłowości i zaalarmował Szwajcarów. Po ogłoszeniu dekretu Putina wiedział już, że dalsze dochodzenie nie ma sensu. Akcja się powiodła. Skorumpowany prezydent wskazał następcę. Operację szczegółowo zaplanowano i przeprowadzono punkt po punkcie. Jelcyn zagwarantował sobie całkowitą bezkarność. To była cena, jaką Putin musiał zapłacić za dojście do władzy. Były prokurator generalny nie przebiera w słowach. Można powiedzieć, że Jelcyn, jego bliscy i Putin stanowili rodzinę. Wiemy, co oznacza to słowo. Rodzina, czyli mafia. Mafia jest rodziną. Rzeczywiście, kiedy Putin objął stanowisko, sprawę Mabeteksu zamieciono pod dywan. Raz przejąwszy władzę, Putin już nie wypuścił jej z rąk. Od 15 lat sprawuje niepodzielne rządy, niebezpiecznie przypominające kult jednostki. Putin zatroskany o współobywateli. Wierzący. Wielki przywódca światowy. Wojownik. Miłośnik przyrody. Ekolog zatroskany o los żurawi. Pianista. Propaganda milczy jednak na temat interesów dawnego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Petersburga. Były urzędnik Kremla podsuwa nam nowy trop. To on, Andrzej Iłarionow. Dziś najczęściej można go spotkać na zebraniach opozycji obserwowanych przez policję. Dobry dzień. 10 lat temu należał do najbliższych współpracowników Putina. Ten ekonomista z zasadami wahał się, czy przyjąć stanowisko doradcy gospodarczego. Wydawało mi się, że dobrze się rozumiemy. Po trzeciej prośbie zgodziłem się i 12 kwietnia 2000 roku Putin podpisał moją nominację. 5 lat współpracy aż do zgrzytu w grudniu 2005 roku. Kreml przygotowuje się do wprowadzenia na giełdę rosyjskiego giganta naftowego Rosnieftu. Częściowa prywatyzacja Molocha ma przynieść państwu 12 miliardów dolarów. Tymczasem Iłarionow przypadkowo wpada na ślad drugiego obiegu finansowego. Pieniądze wcale nie zasilą budżetu państwa. Trafią do kieszeni dyrektorów firmy, bliskich przyjaciół Kremla. Wstrząśnięty doradca informuje o tym Putina i premiera Miedwiediewa. Los
Powiedziałem otwarcie, to kradzież. Putin siedział na szczycie stołu, odsunął się i powiedział, to nie ja. Wszystkim kierował Miedwiediew. Premier z kolei stwierdził, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Okazało się, że ja jeden próbuję bronić interesów państwa. Nikt mnie nie poparł. Ani minister gospodarki, ani szef rządu, ani prezydent. Nikt. Jeśli twój szef łamie prawo, a ty zostajesz, popierasz tę decyzję. Podałem się do dymisji. Odejście Iłarionowa wzbudziło sensację, ale nic poza tym. Państwo straciło 12 miliardów, a wymiar sprawiedliwości nie kiwnął palcem. Władimir Putin zaś milczał jak grób, choć były doradca publicznie wzywał, by wyjaśnił sprawę. Czy to jedyny taki przekręt w putinowskiej Rosji? Politolog Stanisław Białkowski zajmuje się problemem korupcji w Rosji. Uważa, że kradzież publicznych pieniędzy stanowi tam normę. 30% budżetu federalnego idzie na łapówki i prowizje. Realna wartość kontraktów wynosi 70% sumy. To gospodarka oparta na korupcji. Ten typ ekonomiki postawiony na totalnej korupcji. Korupcja stanowi nieodłączny element systemu. Jest w Rosji wszechobecna, na najniższym i najwyższym szczeblu władzy. Przykład? Pierwsza prywatna, płatna autostrada łącząca Moskwę z Petersburgiem. W 2009 roku francuska grupa Vinci zwycięża w przetargu mimo zawyżonych stawek narzuconych przez rząd. Równocześnie trwają protesty mieszkańców. Trasa ma przebiegać przez tereny chronione. To nie postęp, to krok wstecz. Ratujmy lasy. Władimir Putin, ówczesny premier, lekceważy głosy obywateli. Zawsze będzie istniał konflikt między rozwojem cywilizacyjnym a ochroną przyrody. To jasne, że droga musi powstać. Równocześnie brutalnie tłumi protesty. Ofiarą represji padł miejscowy dziennikarz Michał Bekietow. W artykule z 2008 roku napisał, że Putin złamał prawo, wyrażając zgodę na wycinkę chronionego lasu. Kilka dni później nieznani sprawcy podpalili jego samochód. Wiedziałem, że zapłacę za ten artykuł. Nieustępliwy dziennikarz jednak nie składał broni. W drugim artykule napisał, że przetarg na budowę autostrady został ustawiony. Tym razem zaatakowano go bezpośrednio. Ciężko pobity, cudem przeżył. Kiedy spotkaliśmy się z nim w 2010 roku, był cieniem dawnego Bekietowa. Stracił nogę, palce u lewej ręki i mowę. Każdy, kto mówił o korupcji przy budowie autostrady, padał ofiarą ataków. Państwowe media nabrały wody w usta. Rosjanie protestowali. Za to szef Vinci, który w 2010 roku odwiedził Rosję, spłacił daninę wobec rosyjskich władz. Nasza współpraca z rządem i władzami lokalnymi układa się znakomicie. Doceniamy ich determinację, pragmatyzm i skuteczność działania. Kilka miesięcy po tej deklaracji, w listopadzie 2010 roku, kolejny dziennikarz oskarżający władzę o korupcję przy budowie autostrady został pobity w Moskwie przez nieznanych sprawców. Obraz z kamery przemysłowej obiegł świat. Michał Bekietow, pierwszy dziennikarz, który ośmielił się skrytykować budowę autostrady, po 5 latach cierpień zmarł w Moskwie wiosną 2013 roku. Idziemy na jego grób. Działacze opozycji zrzucili się na tablicę upamiętniającą walecznego dziennikarza.
Tak, stał się wzorem dla nas wszystkich. Dla niego liczyła się przede wszystkim prawda. Od początku zwracał uwagę, że dziwnym trafem rząd wybrał najdroższą ofertę. Olbrzymi kontrakt niekorzystny dla państwa, realizowany przez zagranicznego kontrahenta, jego przeciwnicy bici i zastraszani. Rosjanie wiedzą, co to znaczy. Na tej inwestycji zarabiają współpracownicy i najbliżsi Putina. Bliska znajoma Bekietowa, Jewgenia Czirikowa, chciała dotrzeć do prawdy i w 2010 roku skontaktowała się z organizacją pozarządową walczącą z korupcją. Po wielomiesięcznym dochodzeniu udało się odtworzyć schemat obiegu pieniędzy między firmą Wąsi a jej rosyjskimi partnerami. Schemat był skomplikowany. Pieniądze przelewano na rachunki na Cyprze, skąd trafiały na konta w brytyjskich rajach podatkowych, a także w Libanie i na Bahamach. Po żmudnym śledztwie udało się ustalić nazwisko jednego z głównych beneficjentów budowy autostrady. Okazał się nim niejaki Arkadii Rotenberg, przyjaciel Putina z dzieciństwa. Mężczyzn do dziś łączy miłość do judo. Niepokojący zbieg okoliczności. Kiedy Putin został prezydentem, jego przyjaciel Rotenberg nagle się wzbogacił i trafił na listę miliarderów. Ten zapis wideo świadczy o zażyłości łączącej obu mężczyzn. Wszystko widać jak na dłoni. Firma Rotenberga zarejestrowana na Cyprze. Niesamowite, że dało się odtworzyć te związki. Bo władza ma nas za głupków. Nawet przez myśl im nie przeszło, że szary obywatel będzie szukał dokumentów aż na Cyprze. To świadczy, że czują się absolutnie bezkarni. Czemu nasi przywódcy uparli się, by budować tę autostradę? Bo każdy wziął od tego dole. Jewgenia nie ma wątpliwości, autostrada to maszynka do pieniędzy dla rosyjskich rządzących. W kraju jej oficjalne skargi pozostają bez odpowiedzi, ale 3000 km na zachód od Moskwy ktoś się nimi zainteresował. W lipcu 2013 roku sprawą zajęła się francuska organizacja do walki z korupcją Sherpa. Jej założyciel, William Bourdon, wniósł do sądu skargę na rosyjską filię Wansi, zarzucając jej przekupstwo urzędników państwowych. Mamy tam do czynienia z korupcją systemową na najwyższych szczeblach władzy. Nasz akt oskarżenia dotyczy na razie tylko rosyjskiej filii Wansi. Śledczy będą musieli ustalić, czy francuska firma matka stała się mimowolnym beneficjentem, czy też świadomie uczestniczyła w tym procederze. Innymi słowy, czy inicjatywa wyszła ze strony Francuzów, czy też Kreml zmusił firmę, by robiła interesy po rosyjsku. W swoim raporcie Sherpa wysnuwa hipotezę, że jednym z beneficjentów budowy mógł być Putin. Umieściliśmy nazwisko prezydenta nie po to, by budzić sensację. Nasze podejrzenia wzbudził fakt, że w sprawę jest zaangażowany Rotenberg, a obu mężczyzn od lat łączy bliska przyjaźń. Czy miliarder działa w imieniu Putina? To bardzo ważne pytanie, ale odpowiedź trudno znaleźć. Powszechnie wiadomo, że w Rosji publiczne pieniądze trafiają do prywatnej kieszeni, ale Władimir Putin jest niezwykle ostrożny, nie zostawia śladów. Uciszy każdego, kto w swojej naiwności albo czelności próbuje choćby zasugerować, że wódz ma brudne ręce. Skromny sukces rosyjskich opozycjonistów. W październiku 2013 roku francuski sąd postanowił wszcząć dochodzenie w tej sprawie. Grupa Wansi, której prezesem obecnie jest Xavier Huillard, odmawia rozmowy. Wydała jedynie komunikat. Zdecydowanie odrzucamy te oskarżenia i nie damy się wciągnąć w walkę polityczną.
Grupa Vinci zawsze postępowała zgodnie ze swoim kodeksem etycznym. Wysłaliśmy również faks do prezydenta. Jego rzecznik odpowiedział zdecydowanym dementi. Twierdzenia, jakoby Władimir Putin popierał inwestycje, by czerpać z niej zyski, nie mają żadnego związku z rzeczywistością. Czy skarga wniesiona do francuskiego sądu jest w stanie poruszyć rosyjski wymiar sprawiedliwości? W Moskwie Putin nadal odgrywa skromnego prezydenta. W oświadczeniu majątkowym z 2012 roku deklaruje jedynie oficjalne wynagrodzenie, równowartość 140 tysięcy euro rocznie, co daje 12 tysięcy miesięcznie. Oprócz tego prezydent posiada skromne mieszkanie, 77 metrów kwadratowych, 18-metrowy garaż i 3 samochody, same Łady. Przesłanie do wyborców. Putin nie jest bogaty. Tylko jednej słabości nie potrafi ukryć. Zamiłowania do luksusowych zegarków. Opozycyjna partia Solidarność obnaża w internecie tę piętę achillesową prezydenta. W swojej kolekcji ma zegarki firmy Patek Philippe za 18 tysięcy, Breguet za 15 tysięcy. Wypatrzyliśmy też inny model, Patek Philippe za 60 tysięcy dolarów. Szczodry car Putin regularnie obdarowuje też zegarkami swoich poddanych. Ten robotnik otrzymuje zegarek Blancpain za 7 tysięcy euro. Ten pastuszek dostał ten sam model. Ten budowniczy również. Kolejne 7 tysięcy euro. Jest zegarek, który Putin nosi wyłącznie prywatnie. Wyjątkowy model za 400 tysięcy euro. Liberalno-demokratyczny ruch Solidarność szacuje wartość kolekcji Putina na 500 000 euro. Kiedy w czerwcu 2012 opublikował te informacje, nie zostały one zdementowane przez Kreml. Drwiny z domniemanej korupcji prezydenta stały się w Rosji sportem narodowym. W internecie pełno jest filmików takich jak ten. Putin staje przed sądem za korupcję. Główne zarzuty to kradzież na wielką skalę i nadużycie władzy. Imię i nazwisko? Władimir Putin. Obywatelstwo? Rosyjskie. Oskarżenia o korupcję padają też na wiecach opozycji. Hańba Putinowi. Złodziej powinien trafić za kratki. Nie my go tam wyślemy, ale prawda, sprawiedliwość i prawo. Putin za kratki. Mimo to w sondażach Putin wciąż bije rekordy popularności. Może dlatego, że w polityce wszystkie chwyty są dozwolone. Marca 2012 roku. Władimir Putin ponownie zostaje prezydentem Federacji Rosyjskiej, otrzymując 63,6% głosów. Z loży honorowej będzie oglądał sukces swojego największego przedsięwzięcia – zimowych igrzysk w Soczi. 7 lat wcześniej w Gwatemali tak żarliwie walczył o przyznanie Rosji tej imprezy, że wygłosił nawet mowę po francusku, w języku Coubertina. Monsieur le Président, membre du CEO, Mesdames et messieurs, soutenez s'il vous plaît le rêve olympique. Prosimy, by zechcieli Państwo spełnić olimpijskie marzenie milionów Rosjan, którzy z nadzieją czekają na Państwa decyzję. Pozytywna decyzja MKOL-u wywołała spontaniczny wybuch entuzjazmu oficjeli. Przeciętny Rosjanin nie tryskał radością.
Kiedy w październiku 2013 roku w Moskwie niesiono znicz olimpijski, ulice świeciły pustkami. Nawet pochodnia nie chciała płonąć. Kiedy odwiedziliśmy Soczi pół roku przed igrzyskami, tablice kierowały do obiektów, których jeszcze nie wybudowano. Po mieście oprowadzała nas Natalia Kalinowska. To wszystko miało być gotowe 10 miesięcy temu. Natalia, jako jedna z nielicznych działaczek lokalnych, ma odwagę piętnować trwonienie państwowych pieniędzy. Stadion olimpijski na 40 tysięcy miejsc. Budowa pochłonęła już 580 milionów euro, a końca nie widać. 580 milionów euro, choć kosztorys opiewał na 187 milionów. A to coś w głębi? Góra lodowa. Element ozdobny. 210 milionów euro. Trzy razy więcej niż zakładano. Miała kosztować 75 milionów. Opozycja podaje niezliczone przykłady marnotrawstwa. Skąd ta przepaść między kosztorysem a ceną końcową? I skąd się biorą pieniądze? Na ulicy zaczepił nas właściciel niedużego przedsiębiorstwa. Podnajmuje sprzęt i ciężarówki. Zgadza się opowiedzieć, jak to wygląda od podszewki. To Piotr Nikula. Mężczyzna chce zachować anonimowość. Opisuje doskonale zorganizowany system łapówek. Zaczyna się od policji. Jeśli chcesz pracować, musisz odpalić 300 euro tygodniowo, żeby policja dała ci spokój. Kierownik budowy też chce działkę. Spytałem klienta, kiedy dostanę swoje 300 tysięcy euro. A on na to: najpierw zapłać mi obiecane 25 tysięcy prowizji. Żądają forsy z góry, bo panicznie się boją, że nie dostaną łapówki. Ja idę, zajmuję milion, przynoszę, oddaję, przysyłaj mi 10. A to zaledwie wierzchołek góry lodowej. W Soczi najlepiej zarabia się na budowie dróg. Koszty przyprawiają o zawrót głowy. Natalia zabiera nas na budowę trasy krajowej, która połączy miasto z obiektem położonym 50 km dalej. Tak zwana droga alpejska drożeje w oczach. Ile kosztuje kilometr trasy? W 2012 cena wynosiła 149 milionów euro za kilometr. Cena najdroższej takiej inwestycji we Francji, trasy Tytanów, wynosiła 20 milionów za kilometr. W Soczi 48-kilometrowa droga będzie kosztować ponad 7 miliardów. Rekord świata. Jak to wytłumaczyć? Tego nie da się wytłumaczyć. To cena z kosmosu. Zdaniem Natalii, część winy ponosi Putin. Sam powiedział, wszystko ma być gotowe na czas, za wszelką cenę. Wśród przedsiębiorców budujących w Soczi widać znajome nazwisko. Arkadii Rotenberg. Miliarder, judoka, przyjaciel Putina z dzieciństwa. Z zestawień jego przedsiębiorstw wynika, że w ciągu ostatnich 3 lat podpisał w Soczi kontrakty warte 4 miliardy euro. Pół roku przed igrzyskami przygotowania pochłonęły ponad 37 miliardów. To więcej niż koszt organizacji 6 poprzednich igrzysk zimowych. Tort jest olbrzymi, a ci, którzy postanowili się nim poczęstować, zatracili wszelki umiar. Jak działa ten mechanizm? Liczymy, że wytłumaczy nam to rosyjski potentat budowlany obecnie mieszkający w Londynie. Walerii Morozow twierdzi, że gigantyczne koszty igrzysk to po części wina administracji prezydenta.
W 2007 roku podpisał 40-milionowy kontrakt na renowację tego pałacu. To jeden z najpiękniejszych budynków, jakie widziałem. Mieli tu mieszkać członkowie Komitetu Olimpijskiego. Kiedy przedsiębiorca udał się do Moskwy, by sfinalizować transakcję, okazało się, że pojawiły się dodatkowe koszty. Dyrektor administracji prezydenckiej powiedział wprost: za kontrakty, które przechodzą przez moje biurko, zapłacisz. I napisał na kartce 12%. €5 milionów dla samych urzędników prezydenta. Jeśli nie zapłacisz tych 12%, nie podpiszę dokumentów i będziesz załatwiony na amen. Na tym nie koniec. Gość powiedział otwarcie: te pieniądze nie są tylko dla mnie. Będę musiał się nimi podzielić. Z kim? Z górą. Czyli administracja prezydenta wie o łapówkach? Nie tylko wie, sama z tego korzysta. Ręka rękę myje. To cały system. Będzie się kręcił, dopóki nie skończą się pieniądze. Jeśli wierzyć Morozowowi, korupcja pleni się też na najwyższych szczeblach władzy. Jego słowa muszą być wiarygodne, skoro w 2010 roku Wielka Brytania przyznała mu status uchodźcy. Morozow podkreśla, że nie ma dowodów, jakoby Putin osobiście się wzbogacił. Dowody podobno ma inny rosyjski przedsiębiorca. Twierdzi on, że prezydent Rosji nielegalnie wzbogacił się o setki milionów dolarów. Obnażając prawdę o Putinie, sam skazał się na wygnanie. Spotykamy się z nim w estońskiej stolicy Tallinie. Sergiej Kolesnikow uciekł z kraju we wrześniu 2010 roku w okolicznościach przypominających czasy zimnej wojny. Pewnego dnia spakowałem niewielką walizkę i wsiadłem do pierwszego samolotu lecącego do Turcji. Dopiero stamtąd wyruszyłem do Stanów Zjednoczonych. Gdybym wybrał bezpośredni lot, wzbudziłoby to podejrzenia. Najpoważniejsze ostrzeżenie otrzymałem z ust samego Putina, który powiedział: zdrajca nigdy nie żyje długo. Putin nie bawił się w subtelności. Trudno się dziwić, skoro Kolesnikow złamał tabu, ogłaszając, że prezydent prowadzi interesy. Twierdził na przykład, że Putin był cichym udziałowcem Petromedu, producenta sprzętu medycznego, gdzie akcje miał też Kolesnikow. Podobno z chwilą, gdy Putin zainwestował w firmę, Petromed zaczął otrzymywać dużo zamówień publicznych. Jakie ma pan dowody? Taśmy. Mogę je puścić. Kilka miesięcy przed ucieczką Kolesnikow nagrał swoje spotkanie z grupą akcjonariuszy. Atmosfera była napięta. Rozmawiano o wielomilionowych sumach, a zwłaszcza o ogromnym zysku, którym trzeba będzie się podzielić z wielkim nieobecnym, jakim Michałem Iwanowiczem. Te pieniądze są nasze czy Michała Iwanowicza? Michała Iwanowicza. $439 milionów. To jego działka. Teraz słychać mój głos. Mówię o pieniądzach Michała Iwanowicza. Michał Iwanowicz, czyli Władimir Putin? Tak. To jego ksywka? Pod tym imieniem się ukrywa. Imię. Czyżby miał do ukrycia coś więcej?
Михаил Иванович. To by znaczyło, że Michaił Iwanowicz Putin jest nie tylko prezydentem, ale także prowadzi interesy. Formalnie nie mógł się w to angażować. Interesy prowadziliśmy my, ale zyski czerpał z tego Michaił Iwanowicz. Michaił Iwanowicz, alias Władimir Putin. Same dywidendy Petromedu przyniosły mu 439 milionów zysku. Umawiamy się z Siergiejem Kolesnikowym jeszcze raz. Spotkanie przynosi kolejne rewelacje. Bogactwa Putina można obejrzeć na południowych krańcach Rosji. W 2009 roku prezydent rozpoczął budowę Małego Wersalu w Gelendżyku nad Morzem Czarnym. Pewnego dnia Michaił Iwanowicz, tak nazywaliśmy Putina, kiedy mówiliśmy o interesach, kazał nam porzucić wszystkie inwestycje i wcześniejsze projekty, a całą energię i uwagę skupić na budowie pałacu w Gelendżyku. Na to mają iść wszystkie pieniądze. Wszystkie siły, wszystkie czas, wszystkie pieniądze, wszystkie środki naprawić туда. Pałac. Można go obejrzeć dzięki Google Earth. Rzeczywiście widać tam zarys olbrzymiego kompleksu nad samym Morzem Czarnym. Nawet Google nazywa go Pałacem Putina. Można zobaczyć też zdjęcia wrzucone do sieci przez robotników zatrudnionych przy budowie. Monumentalna brama i podjazd. Przytłaczający zamek otoczony wymuskanym ogrodem. A tak podobno wygląda wnętrze. Postanowiliśmy sprawdzić, czy pałac rzeczywiście należy do Putina. Udaliśmy się nad Morze Czarne. W Gelendżyku umówiliśmy się na spotkanie z tutejszym opozycjonistą. Jego trzej koledzy, którzy nadmiernie interesowali się pałacem, trafili do więzienia. Mimo to Siergiej od razu zgadza się służyć nam za przewodnika. Majątek jest pilnie strzeżony. Otacza go wielokilometrowe betonowe ogrodzenie. Przyjeżdżający muszą najpierw przejść przez punkt kontrolny. Samego pałacu nie widać, jest ukryty za wzgórzami. Można próbować dostać się od strony morza, ale to niebezpieczne. Raz zatrzymali mnie tu strażnicy. Przeszukali mnie, zniszczyli zdjęcia i wzięli na komisariat. W budynku pilnuje Straż Graniczna, ochrona prezydenta i ludzie z FSB. Widziałem ich nieraz. Mysz się tędy nie przeciśnie. To wszystko świadczy, że pałac rzeczywiście należy do Putina. Aby przyjrzeć się rezydencji od strony morza, wynajmujemy łódź. Wszystko filmujemy ukrytą kamerą. Nasz przewodnik ostrzega, że przygoda może się skończyć już przy wyjściu z portu. Wszystko zależy od strażników patrolujących morze. Udajemy turystów. Strażnicy przepuszczają naszą motorówkę. Po 20 minutach jesteśmy u celu. To słynna rezydencja Putina, jego pałac. Z morza widać rozległe zabudowania, wieże z antenami. Przypomina to nieco wojskowy punkt dowodzenia. Przy brzegu kołysze się ponton. Widać wylot tunelu. Jakbyśmy przenieśli się w świat Jamesa Bonda. Nieco niżej widać zabudowania, pewnie dla pracowników. W drodze powrotnej dręczy nas jedno pytanie. Ile kosztuje taki mały Wersal? Odpowiedzi szukamy w Tallinie. Siergiej Kolesnikow, dawny partner biznesowy Putina, sumuje. 15 tysięcy metrów kwadratowych, marmury, złocenia.
Myślę, że jakiś miliard dolarów. Zawrotna suma. Ale jeśli wierzyć rosyjskiemu politologowi i badaczowi problemu korupcji, Putina stać na taki wydatek. Swoje szacunki opieram na deklaracjach majątkowych osób z najbliższego otoczenia Putina, który niczego nie zapisuje na siebie. Jego aktywa to przede wszystkim akcje Gazpromu, Surgutnefgazu i Gunvoru, co daje ponad 40 miliardów dolarów. Dlatego przypuszczam, że jest najbogatszym człowiekiem w Europie. Pytanie tylko, jak ma wykorzystać te pieniądze, skoro formalnie nie należą do niego. Nie może po prostu oświadczyć, to moje, jestem prezydentem. Что конечным бенефициаром этих активов является президент России Владимир Путин, как мы понимаем, невозможно. Владимир Путин ofiarą i niewolnikiem systemu? Gdyby władzę przejęła opozycja, zapewne zaczęłaby od uregulowania rachunków. Jeśli zatem nie chce stracić fortuny, musi pozostać na Kremlu. Jak twierdzi jego dawny doradca, cała Rosja stała się zakładnikiem systemu Putina. Tworząc swój system, Putin sam zapędził się w ślepą uliczkę. Nie może nikomu oddać władzy. Na przełomie 2006 i 2007 roku poważnie myślał, by wycofać się z polityki. Ale uświadomił sobie, że wtedy nikt ani nic nie zagwarantuje mu osobistego bezpieczeństwa. Zostanie więc na najwyższym szczeblu władzy aż do śmierci. Naturalnej bądź nie. Jak daleko posunie się Putin, by utrzymać władzę i jak długo system będzie się kręcił? Prezydent zrobił już pierwszy krok, zmieniając konstytucję i dławiąc opozycję. Teraz musi zadbać, by w 2018 i w kolejnych latach widzowie oglądali tę samą scenę – Putina przejmującego ster Rosji. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Anna Maria Nowak. Czytał Maciej Budowski. Jutro w jedynce. O 20.25 serial Agenci Tarczy, a o 21.20 Kargul i Pawlak w kultowej komedii Nie ma mocnych. Do zobaczenia w jedynce.